krwawych i pełnych cierpienia lat. Myślę o odwadze i strachu, o poświęceniu i ofierze, o wyjątkowych dokonaniach i cichym bohaterstwie, gdyż okupant nie szczędził nikogo, a terror dotykał wszystkich bez wyjątku. Dziś w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej składamy hołd wszystkim, walczącym i poległym, którzy, gdy ojczyzna znalazła się w potrzebie, nie zawahali się podjąć walki w jej obronie. Druga wojna światowa przyniosła lata cierpień i prześladowań. Nasze państwo straciło swoją niezależność i mimo niebywałej, bohaterskiej postawy nie było w stanie przeciwstawić się przeważającym siłom niemieckiego najeźdźcy. Hitlerowcy rozpoczęli niszczenie polskiej kultury, instytucji państwowych, edukacyjnych, które w konsekwencji miało doprowadzić do wyniszczenia i wynarodowienia Polaków. Z tej jakże bolesnej lekcji powinniśmy wyciągnąć wniosek, że zła nie można tolerować. Nie można przymykać oczu na pojawienie się kolejnych dyktatorów i zbrodniczych systemów. Złu, bez względu na to, gdzie ono występuje, należy przeciwstawić się z całą mocą i bezwzględnością. Bo całe zło tego świata może dziać się tylko z przyzwolenia i obojętności innych. Mieliśmy nadzieję, że już nigdy więcej nienawiść i pogarda nie będą pisały historii ludzkości. Niestety, od ponad roku obrazy zza wschodniej granicy uświadamiają nam, jak cenny, ale i kruchy jest pokój, gdy do głosu dochodzą imperialne demony. A brutalna siła bierze górę nad wzajemnym szacunkiem i wolą porozumienia. Stan wojny dla większości z nas wciąż pozostaje sytuacją niewyobrażalną, mając na względzie fakt, że to ludzie skazują innych ludzi na tak okrutny los, za nic mając jego prawa, jego strach, a w nas wszystkich budzi się pytanie, gdzie leżą granice ludzkiej nienawiści? Wiemy, że wypowiadając hasło nigdy więcej wojny, nie wystarcza nadzieja. Wskazanemu hasłu trzeba nadać praktyczny wymiar poprzez mądrą i skuteczną politykę, wzmacnianie sojuszy, budowanie prawdziwej solidarności. To dla nas, Polaków, wyjątkowy egzamin, w którym powinniśmy wykazać, jak ważna jest jedność i zgoda, gdyż tylko wspólnie możemy przeciwstawić się złu. Dziś, oddając hołd bohaterom II wojny światowej i myśląc z niepokojem o wojnie za naszą wschodnią granicą, niezmiennie życzę nam wszystkim jutra budowanego na dialogu, wzajemnym szacunku i tolerancji. Dziękuję za uwagę.